Gościem rzeczy o biznesie jest pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Dzień dobry, witam serdecznie panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy święto. Polska energia w stulecie niepodległości. To nie dzień energetyka, który jest świętowany przez energetyków, zajmujących się między innymi przesyłem energii, ale polska energia. Skąd pomysł, żeby właśnie całą polską energię, całą tą branżę, która działa właśnie w tej energii, uhonorować w stulecie niepodległości? Tylko dodam do tego, co pan redaktor powiedział, że energetyk to także ten, co ciepło dostarcza. Tak. Ciepłownik. Tak. Też nie mniej ważny od absolutnie tego, który dostarcza energię elektryczną. Ale przeszliśmy na pojęcie szersze, które ma swój początek od produktów energetycznych. Mhm. A tymi produktami energetycznymi są produkty, które służą do produkcji energii elektrycznej. A więc energetyka ogólnie pojęta do produkcji ciepła, ale także do produkcji naszej mocy, mhm, czyli jazdy samochodem na przykład, czyli paliwa, ale także gazu, co jest niezwykle ważne, bo ani przemysł w tej chwili, ani gospodarstwo domowe bez gazu to traktujemy jako na niższym poziomie cywilizacyjnym i tak też nasi obywatele traktują. Stąd są te wyzwania takie olbrzymie, które stoją przed państwem, a właściwie przed tymi sektorami, które wymieniłem, żeby zaspokoić nasze aspiracje i ambitne cele, które sobie jako Polska stawiamy. No, to, że zostaliśmy zakwalifikowani do tych najbogatszych krajów świata, mhm, chciałbym zwrócić uwagę, że to bogactwo nie liczy się majątkiem, które ONZ analizuje, nie liczy się majątkiem ogółem, tylko liczy się poziomem życia ludności. W Polsce zginęła grupa ludzi w ciągu ostatnich 3 lat, która żyła w nędzy. Prawie 20% ludności. W związku z wprowadzeniem pewnych rozwiązań, na przykład 500+, nie ma w tej chwili osób, które mają problem z wyżywieniem się. Bo nędzek traktuje się jako ci ludzie, którzy mają problem z zapięciem swego budżetu, z możliwością zapewnienia sobie na normalnym, potrzebnym dla organizmu poziomie dostarczenia żywności. I ta grupa w Polsce zginęła. Mamy jeszcze grupę osób do 15%, które traktujemy jako ubogie. Ale to już jest co innego. To te osoby, które nie w porę potrafią czynsz zapłacić, mają różne kłopoty z różnych przyczyn. Czasami z powodu nawet występujących w rodzinie patologii. No, to one występują, te grupy osób wszędzie na świecie. Ale my trafiliśmy do tej pierwszej 25, która nie ma nędzy, która żyje już na dobrym poziomie z punktu widzenia biologicznych wymagań człowieka. Ta ambicja rośnie. No. Chciałoby się, żeby nie palić w piecu. My z jednej strony mówimy o celach zdrowotnych i celach emisyjnych, ale większość ludzi patrzy na to z punktu widzenia także swojej wygody osobistej, osobistego postępowania. No, paląc węglem, który jest emisyjny, chociaż zwrócę uwagę na to, że największym zagrożeniem zdrowotnym z węgla to są pyły, których już nasze elektrownie nie dostarczają. Natomiast indywidualne gospodarstwa domowe, które się opalają węglem, nie mają żadnych filtrów i to musimy iść w kierunku tej centralizacji. Stąd w Komisji Europejskiej negocjujemy w tej chwili kogenerację, żeby nawet w małych miejscowościach gminnych robić centralne ogrzewanie, system centralnego ogrzewania, który będzie dotyczył wspólnej kotłowni. Panie ministrze, pan mówi o tym, że... Mówimy więc o ciepłownictwo. I teraz transport rozwija się bardzo mocno. Znów właściwie paliwa ciekłe są nerwem gospodarki. Trudno sobie w tej chwili wyobrazić, żeby inaczej mogło być. A z drugiej strony są źródłem, potężnym źródłem emisji. I znów musimy alternatywne wprowadzać, cały szereg różnych rozwiązań. No, cały sektor gazownictwa. W grę wchodzi w tej chwili duży wybuch cywilizacyjny, który nas drogo kosztuje nawet jako obywateli, ale z punktu widzenia zdrowotnego i naszej przyszłości niezwykle ważne, jakim są odnawialne źródła energii. Więc to wszystko trzeba w jakiś sposób skoordynować i to musi ze sobą współpracować. Tak naprawdę na co dzień funkcjonując, jak w tej dziedzinie nie jest źle, to tego nie zauważamy. Jak brakuje paliwa, to zauważymy. Absolutnie. Jak brakuje gazu, od razu zauważymy. Jak brakuje energii, to już całkowicie jesteśmy porażeni. Więc my w tym sektorze energii funkcjonujemy jakby na tle całego naszego życia społecznego, gospodarczego. Ale
de facto to jest główny czynnik dający nam możliwości rozwoju. I mamy potężny problem związany z tym, że nasz sektor musi myśleć i planować ponadkadencyjnie. Dlatego, że budowa elektrowni to jest 5-6 lat. Wybudowanie, nawet mówimy o gazociągu Baltic Pipe, w tej chwili to 22 rok. Czyli to już jest daleko w następnej kadencji. Czyli musimy patrzeć trochę ponad celami wyborczymi, które te rzeczy się trochę ze sobą gryzą. Więc moja rola w rządzie jest niezwykle trudna, bo żądając i oczekując wsparcia w niektórych dziedzinach, no też trzeba stanąć w poprzek przyszłości kraju, więc musimy te wszystkie rzeczy godzić w ramach rządu dużo do przodu, czym możemy nawet ułatwiać swojej konkurencji w przyszłości funkcjonowanie, bo to, co dzisiaj zaplanujemy, budowę elektrowni, czyli startujemy z budową elektrowni w Ostrołęce, to też wymaga wyjaśnienia. Dlaczego tutaj zaczęliśmy budować jeszcze jedną elektrownię węglową? Ktoś się pyta, no dlaczego komisja się na to godzi, europejska? Otóż ta elektrownia była przygotowana. Przygotowanie budowy elektrowni, zakup odpowiedniej ilości hektarów ziemi pod nią, wszystkie badania środowiskowe, wszystkie rzeczy, które trzeba spełnić do pozwolenia na budowę, to jest 3 lata. W takich warunkach badawczych i związanych z naszą egzystencją żyjemy. Więc to wszystko tam było załatwione i można było, że tak powiem, ogłosić przetarg i budować. I teraz jest kwestia synchronizacji państw bałtyckich. Biorąc pod uwagę zagrożenia, które się pojawiły ze strony Rosji, które są no, coraz bardziej wyraźne, patrząc na ich dalsze zamiary i sposób postępowania, no to my w jakiś sposób robimy dywersyfikację i dążymy do tego, żebyśmy mieli gaz niezależny, żebyśmy mogli mieć nawet z własnych źródeł, których jeszcze dużo nie mamy, ale już jest ponad w granicach miliarda metrów sześciennych gazu własnego w Norwegii mamy. Więc jak na to popatrzymy, że tutaj dywersyfikujemy się, energetycznie to już jesteśmy dawno oddzieleni od naszych sąsiadów, więc a jesteśmy państwem granicznym Unii, tymczasem Litwa, Łotwa, Estonia nie. I ktoś musi im pomóc i tymi, którzy mogą im pomóc, jesteśmy my. Więc muszą mieć jakąś elektrownię w bezpośrednim sąsiedztwie, która im zapewni bezpieczną dostawę energii. Ringpol, linia energetyczna, została zbudowana. Mamy możliwość im dostarczenia. Musimy jeszcze przyłącza kablowe zbudować, ale Komisja Europejska mocno nas naciska w kierunku synchronizacji, ale i nasze bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne, ale bezpieczeństwo w ogóle jest związane z bezpieczeństwem krajów bałtyckich, więc powinniśmy to zrobić, nawet jak nas to trochę drożej będzie kosztowało. Więc ta synchronizacja w ten sposób, którą przygotowujemy, linie przebudowujemy, gazowe przyłącza, liniokablowe będziemy budowali, no o 3 lata będzie przyspieszona, jeżeli startujemy na przykład z tą elektrownią. I teraz jeżeli są gdzieś przeciwnicy, którzy w tej chwili no, krzyczą, no a po co nam tam ta elektrownia? To nie jest teren przemysłowo rozwinięty. No ta elektrownia nam, zbyt tej energii z tej elektrowni mamy zapewniony, bo ta jest elektrownia 1000 MW. A państwa bałtyckie oczekują od nas nie mniej niż 2000 MW rezerwy na ich ubezpieczenie po odłączeniu się. Oczywiście będzie kabel ze Szwecji, kabel z Finlandii, no ale to są, to jest pewna solidarność europejska i też musimy na to z takiego punktu widzenia patrzeć, że to rękę musimy wyciągać. I nie to, bo niektórzy mi zarzucali, że no już się tak zakochałem w węglu, że jeszcze jedną elektrownię węglową. Z punktu widzenia Śląska ona nie jest potrzebna. My jesteśmy w sytuacji takiej, że ograniczenia nowych inwestycji w górnictwie w latach poprzednich spowodowały, że nasze górnictwo nie jest w stanie w tej chwili podołać, jeśli chodzi o węgiel energetyczny w zaopatrzeniu. My importujemy węgiel. Tak. Więc jeżeli by nie byłoby Ostrołęki, to mielibyśmy o 2 miliony ton rocznie import mniejszy po prostu. Więc z punktu widzenia źródła energetycznego to nie jest problem, ale z punktu widzenia czasu uruchomienia to jest niezwykle ważne. Już nie tylko w Polsce, ale i u naszych sąsiadów. To także oceniając nasze potrzeby, jesteśmy w Unii Europejskiej,
to dbamy jednocześnie w ramach Unii, jest jednocześnie i NATO, więc dbamy o swoje bezpieczeństwo i musimy sobie wzajemnie pomagać. Panie ministrze, rozmawialiśmy często na temat elektrowni jądrowej. Ten temat się ciągnie od wielu lat jeszcze z poprzedniej kadencji, z poprzedniego rządu. Była koncepcja zbudowania tak zwanych HTR-ów, czyli mniejszych jednostek, które również miałyby wspomagać elektrociepłownie. I jaki będzie finał? Będzie w Polsce budowana atom czy nie? HTR-y to jest nowa technologia, która jeszcze w praktyce jest dopiero w badaniach naukowych i my na tę technologię z ciekawością patrzymy, co robią w tej dziedzinie Japończycy, Amerykanie i to jest rzeczywiście kilkudziesięciomegawatowe elektrownie mogą być w bezpiecznych elektrowniach jądrowych. To są dla przyszłościowej zmiany. Mamy w bardzo wielu miastach elektrociepłownie stare, węglowe, które będziemy musieli przebudowywać. To jest przyszłość dla inwestycji tego typu. Natomiast jeżeli patrzymy o cały system energetyczny, który ma zaopatrzyć przemysł, to my tego systemu nie zbudujemy na bazie elektrowni, które będą miały między 20 a 40 megawatów. To są elektrownie, które muszą mieć moc na poziomie kilkuset megawatów. I dlatego też poza otwarciem się na HTR-y, co idziemy w tych kontaktach międzynarodowych bardzo daleko, jeśli chodzi o HTR-y i tutaj są nasze analizy dosyć głębokie i kontakty dobre i będziemy w tym kierunku szli. Natomiast nam ta energetyka jądrowa szybciej jest potrzebna, jakby równolegle. I z naszego miksu energetycznego wynika, że jeżeli chcemy spełnić wymogi Unii Europejskiej związane z osiągnięciem, wynika ze wstępnych rozmów, że będziemy mieli na to zgodę, czyli że nie indywidualny poszczególnych urządzeń wytwórczych z energii elektrycznej miks, ale miks energetyczny w ogóle w Polsce, żebyśmy te 550 zeszli poniżej, to bez zeroemisyjnych źródeł nie jesteśmy w stanie. A samą energetykę odnawialną tego nie zrobimy, bo tyle samo mocy, co w energetyce odnawialnej, musimy mieć mocy w rezerwie. Mieliśmy i w tym roku, w okresie tych największych upałów, w sumie 11 dni, gdy na 7 tysięcy megawatów zainstalowanych w energetyce odnawialnej mieliśmy dostarczane 300, 500, 7 tysięcy. Więc muszą być konwencjonalne elektrownie. Nikt z nas się nie zgodzi, że właśnie wtedy, kiedy najwięcej wszyscy potrzebują energii, żeby jej nie było. No bo zazwyczaj też jest tak, że jak świeci, to nie wieje, a jak wieje, to my jesteśmy specyficznym państwem. Jak jest duży mróz, to w Polsce nie ma wiatru. To już jest wysokie ciśnienie. To nawet, tak. Nawet w XV wieku jeden z kronikarzy pisał, że dym tłukł się po ziemi tak, że z kilku metrów człowieka nie było widać. Taki był wielki mróz. Mhm. Tak nawet oceniano wielkość mrozu. Więc przychodzi lato, znów bardzo gorąco. Kiedyś nie miało to znaczenia, dzisiaj nasz komfort życia się zmienia i klimatyzacja staje się powszechna. Już niedługo będziemy mieli do 10% nawet w budynkach indywidualnych, rodzinnych klimatyzację. Więc cieszy wzrost zamożności, ale energię musimy mieć, żeby ją dostarczyć. Więc te wszystkie inwestycje musimy realizować i musimy zapotrzebowanie zwiększać. Ja się cieszę, że potrafiliśmy tak energetykę teraz zorganizować, że uniknęliśmy mimo potężnych upałów w tym roku, dużo większych niż w 15, jednak uniknęliśmy blackoutów. Tyle, ile kto chciał energii odbierać, tyle odbierał, więc jesteśmy tym zapleczem, którego nas widzowie nie obserwują, zauważają wtedy, kiedy coś się stanie. Ale zwrócę też uwagę i na to, że zobaczcie Państwo, był słynny w ubiegłym roku huragan w Polsce. No i rzeczywiście byli pokazani ci, którzy na czołówce funkcjonowali strażacy, bo trzeba było drogi udrożnić i tak dalej. Ale w tym tle kilkaset tysięcy obywateli, przedsiębiorstw, szpitali na początku nie miało energii. I gdzieś tam nasi energetycy, o których w całym przekazie prawie się nie mówiło, ale dostarczyli przewoźne agregaty do szpitali, żeby energia była dostarczana,
usuwaliśmy na tyle sprawnie energię, że dosłownie dziennie po kilkadziesiąt tysięcy ludzi z powrotem to światło dostawało, więc mamy nieźle całkiem, no, mogę z satysfakcją powiedzieć, że mamy nasze służby całkiem dobrze zorganizowane i oddanych energetyków, bo jeżeli mamy nasze dzisiejsze spotkanie Energia Polska w stulecie niepodległości, no to polska energia całościowo patrząc funkcjonuje tak, że właściwie no bardzo rzadko jesteśmy chwaleni, ale też coraz rzadziej jesteśmy ganieni. Więc to, że służba ta dla społeczeństwa i poddawanie i przedsiębiorstwom, i obywatelom tych podstawowych mediów, właściwie wszystkich, paliwo, gaz, energia elektryczna, to jest nerw życia i nerw gospodarki. To jest że tak powiem, realizowany dobrze w kraju dynamicznie rozwijającym się. I stąd to, że potrafimy jakoś przekonać Radę Ministrów, która też musi patrzeć przyszłościowo, parlament, żeby w tych wszystkich zmianach przepisów, które proponujemy, żeby się znalazły te możliwości do przodu, no to myślę, że tutaj się należy wielkie podziękowanie w związku z tym całego sektora energii dla pracowników, ale i wielkie podziękowanie ze strony wszystkich polityków, bo w parlamencie na ogół te nasze sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym są ponadpolitycznie, ponad podziałami załatwiane i tutaj się też ze wsparciem i naszych kolegów z naszej z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość w partii rządzącej, ale także i opozycja sprzecza się z nami, ale konstruktywnie w tych sprawach, więc jest to dziedzina ta, która cieszę się, że nie jest polem tej walki politycznej, tylko patrzymy na to, jak poprawiać życie obywateli i dawać możliwość rozwoju gospodarczego. Panie ministrze, na sam koniec. Na konferencji Nafta i Gaz mówił pan, że do 2021 roku powstanie 6 tysięcy w Polsce, 6 tysięcy słupków do ładowania samochodów elektrycznych. Rozwój elektromobilności to jeden z priorytetów rządu. Jak to się stanie? W jaki sposób się to wydarzy? Mając na uwadze, że na razie mamy ich około chyba 300 w naszym kraju. Budowa punktów ładowania nie jest to cykl wieloletni. Z punktu widzenia możliwości to możemy, jesteśmy w stanie to zrobić. I stąd też parlament się zgodził na to, żeby został uchwalony fundusz niskoemisyjnego transportu, który daje możliwość wsparcia tych inicjatyw, szczególnie w początkowym okresie, kiedy trzeba zrobić pewien kręgosłup, pewną strukturę na całym terytorium Polski, żeby w zakresie chociażby tych 100 kilometrów zasięgu był punkt ładowania, żeby można było się swobodnie samochodem elektrycznym poruszać. Bo jesteśmy w pacie, no, jeżeli mówimy do tych, którzy są bogatsi, których już by było stać na jeżdżenie samochodem elektrycznym, chociaż dążymy do tego, żeby on był tańszy, i oni by kupowali, tylko no, nie kupują, bo nie mają gdzie ładować. Nie mają gdzie ładować. I w sumie w tysiącach sztuk te samochody liczą się w Polsce. Tak. I przybywa ich dużo szybciej niż kiedyś, ale też nie jest to rewolucyjny wzrost ilości. Więc chcemy zrobić ten szkielet punktów ładowania. I stąd na początku każdego inwestora, który zechce być ładowaczem, bo dotychczasowe punkty ładowania to są pewnym takim propagandowym wyjściem tych, którzy je stawiają, dlatego że oni zezwalają na ładowanie bezpłatne w tych obecnych punktach ładowania, a więc ci, co jeżdżą, mają w tych punktach ładowania zapewnione w tej chwili luksus niepłacenia za prąd w czasie ładowania. Ustawa od 1 stycznia o elektromobilności wprowadza zawód ładowacza i daje możliwość bezkoncesyjnego zakupu i sprzedaży prądu pod potrzeby ładowania samochodów. I ta, a więc cała formuła od 1 stycznia już komercyjnie rusza. I w tym momencie my chcemy dać na początku bardzo duże zachęty, a więc wsparcie finansowe tym, co zechcą pobudować te punkty ładowania. No i
im będzie więcej punktów ładowania, tym będziemy bardziej wsparcie finansowe znów w kierunku rozwoju, na początek wszystkich badań, kierunku na to, żeby przygotować, żeby tych pojazdów było więcej, więc wsparcie w kierunku możliwości jeżdżenia. Ale na początek największe wsparcie na punkty ładowania. No bo chcemy wrzucić ten argument. Nie ma samochodów elektrycznych, bo nie ma punktów ładowania. Nie ma punktów ładowania, bo nie ma samochodów elektrycznych. To jest błędne koło, które kiedyś przerwać trzeba. I w takich sytuacjach jest to rola rządu. Jeżeli chcemy elektromobilność zapromować i doprowadzić do tego w Polsce, żeby się dynamicznie rozwijała, no to państwo musi zrobić pierwszy krok. I to jest ten pierwszy krok naszego państwa, jakby dokonywany przez resort energii w imieniu całego rządu, żeby powstała jak najszybciej szkielet, czyli sieć punktów ładowania w Polsce. I dlatego też będziemy zachęcali w pierwszej kolejności, żeby stacje paliw rozszerzyły tankowanie z paliw benzynowych, czyli oleju napędowego, benzyny. Rozszerzone zostało to już o gaz i chcemy, żeby zostało rozszerzone o energię elektryczną. I będziemy dążyli do tego, żeby jak najbardziej chętni sprzedawcy paliw, którzy zechcą jak najszybciej, będą mieli wsparcie finansowe co do tego. I każdy inny punkt ładowania odpłatny. Jeżeli urzędy będą się decydowały na to, a z ustawy wynika, że będą zmieniać park samochodowy, będą u siebie robić punkt ładowania, niech on będzie płatny, niech on będzie ogólnodostępny, żeby każdy, kto przyjedzie załatwiać sprawę, mógł się od razu podłączyć pod punkt ładowania i odjechać naładowany i zapłacić za to na miejscu. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, był naszym gościem, a dzisiaj, 27 września, obchodzony po raz pierwszy jest uroczystość, takie święto, Polska Energia w stulecie niepodległości. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.